Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj niestety bez szwagra, bo szwagier bał się promieniowania. A czemu bał się promieniowania, to opowiem wam już za chwilę. Natomiast na sam początek, jak widzicie, góry piękne, snują się po nich mgły. Opowiadać troszeczkę, gdzie w ogóle jestem. Jestem w kopalni uranu. Wydobycie było tutaj właśnie w Podgórzu, w kopalni Podgórze koło Kowar, koło Karpacza. I wydobycie odbywało się w latach 50. Łącznie wydobyto w tutejszych kopalniach około 700 ton uranu. Czy 700 ton uranu to dużo czy mało? 1 kg uranu to jest 50, to jest wartość energetyczna 50 wagonów węgla. 2,5 tysiąca ton. Oczywiście nikt uranem w piecu nie pali. Prawie z ulicy przebiega bardzo duży, silnie uwodniony uskok tektoniczny, czyli miejsce niebezpieczne dla górników. Więc z tych powodów wyrobić ze sobą nie połączono, a kopalnię po prostu zlikwidowano w 1954 roku. Te wózki kolejki takiej podziemnej jeszcze kilkadziesiąt lat woziły kuracjuszy, którzy mieli tutaj w podziemiach, w tunelach terapię radonem. Była taka terapia radonowa. Możecie sobie poszukać w internecie. A to są łóżka kuracjuszy. Tutaj sobie siedzieli i zawyżywali uranowe, radonowe kąpiele promieniowe. Jedną z najciekawszych atrakcji w tej kopalni są jaskinie głębinowe zalane wodą. Tutaj pracują nurkowie, tutaj są najgłębsze miejsca do nurkowania w Polsce. Żeby tutaj nurkować, trzeba posiadać już najwyższego stopnia uprawnienia nurkowe. Tutaj właśnie padł rekord głębokości nurkowania w Polsce. Ponad 160 metrów. W kopalni w Podgórze znajdują się dwie trasy, turystyczna i ekstremalna. Na turystyczną możecie zabrać także dzieci, jak widzicie. Wprowadziłem własnego osobistego syna, 8-latka i sobie świetnie dawał radę. A na ekstremalną musicie to już przemyśleć. Słuchajcie, wszyscy mamy klaustrofobię, to jest pierwotny ludzki lęk. Dopóki człowiek nie wpadnie w panikę, to sobie możemy z tym poradzić. Także w razie jakbyście jakieś takie objawy zauważyli, to mówcie po prostu wcześniej, nie? Żebyśmy sobie mogli z tym poradzić.
to góry zasadniczo bardzo stare. Pierwszy raz, cokolwiek się tutaj działo, jakieś 500 milionów lat temu. Powstały ogromne góry, zwane Hercynidami. One były w ogóle większe od Himalajów. Przez jakiś czas wietrzały, dosłownie zostały zrównane z ziemią, gdyż ta strefa była wtedy gdzieś w strefie podwrotnikowej albo nawet równikowej, także panowała duża wilgotność powietrza i dość wysoka temperatura. I teraz sobie wyobraźcie, stąd wracać, nie? Bez światła, patrzcie jak to. Tutaj tam, o, nad wami, zobaczcie ile tego jest. No tutaj inkluzje są wiele bardziej efektowne niż te widoczne na trasie turystycznej. Widać też doskonale, że woda to rozprowadza po skale, no nie? Taki proszek zielonkawo-żółty, to jest minerał uranu o nazwie uranospin. Kryształki jakby, to jest lipik z zamieszkami Schrödingera tu z kolei. Tutaj widać strefę uskokową. Zobaczcie, jest takie przerwanie ciągłości skał. I to jest wypełnione taką glinką. To jest zmielona skała normalnie na pył i przesnączona wodą. Takie miejsce są tyle niebezpieczne, że jak woda to penetruje, no to się robi śliskie i wyjeżdżają na przykład takie płyty, nie? No to ten chodniczek ma jeszcze kilkadziesiąt metrów. Za pierwszym usypiskiem jest kawałek taki drożny jak tam. I następne usypisko. Tylko, że tam nie ma sensu w ogóle wchodzić, bo słuchajcie, czołgamy się pod taką płytą, jak ta, w tamtą stronę i szorujemy po niej plecami, nie? W tamtą stronę jeszcze wygląda ok. A jak wracacie i patrzycie, że ona na tyle odstaje od stropu, to naprawdę się robi ciepło człowiekowi, nie? I się rzadko w ogóle zdarza samemu nawet tam chodzić, czasami z jakimś geologiem po próbkę, no bo tam też występują te mineralizacje uranowe w jednym miejscu, no ale staramy się tego chodnika w ogóle unikać. No dobra, i na pewno zadajecie sobie pytanie, co ja tutaj robię i po co szedłem do tej kopalni uranu. Chcę opowiedzieć wam o tym, jak skonstruować bombę atomową. Wbrew pozorom jest to całkiem prosta konstrukcja, jeżeli mamy wszystkie niezbędne do tego elementy. I tylko proszę o jedno, nie szukajcie tych informacji w internecie, nie szukajcie na Google, bo ja na przykład troszkę wczoraj tak podrasować chciałem swoją wiedzę, no już wiem, że wizy do Stanów nie dostanę, bo Google będzie pamiętać to już na zawsze. A czego szukałem? Jak skonstruować bombę atomową? Jak wzbogacić uran? No i takie tam inne głupoty. No ale przejdźmy do rzeczy. Jeżeli macie już to, co najważniejsze, czyli uran, każdy inżynier tak naprawdę porządny da radę skonstruować wam bombę. W przypadku bomby atomowej musicie wywołać nie eksplozję, tylko implozję. W środku bomby znajduje się wzbogacony do powyżej 80% uran i musicie obłożyć go tak ładunkami wybuchowymi, które spowodują jego równomierne z 360 stopni zapadnięcie się, czyli fala wybuchu musi iść do wewnątrz ładunku wybuchowego, a nie na zewnątrz. Ta fala uderzeniowa powoduje zainicjowanie zapalnika, który znajduje się wewnątrz ładunku jądrowego. On generuje neutrony. Neutrony rozbijają atomy, atomy pierwiastków ciężkich, dlatego uran, bo uran jest jednym z najcięższych pierwiastków, jakie można jeszcze na Ziemi znaleźć. Atom uranu rozpada się na dwa lżejsze atomy, a różnica energii zostaje wypromieniowana przez neutrony. I te neutrony mają tak wysoką energię, że uderzają o następne atomy. Rozpoczyna się reakcja łańcuchowa i wszystko idzie w kosmos.
No i najważniejsze, skąd wziąć odpowiedni uran? Uran występujący w skałach ma bardzo niskie stężenie, 0,7%. Trzeba go bardzo, bardzo, bardzo wzbogacić, do 80%. I to na przykład codziennie, praktycznie w każdych mediach słyszycie: Iran wzbogaca uran, Pakistan wzbogaca uran. Można to robić najwygodniej za pomocą wirówek, bo ciężki izotop uranu, w momencie kiedy wrzucimy go na wirówkę, która zacznie obracać się 8-10 tysięcy razy na minutę, ciężki uran osiada na ściankach, a lżejszy na powierzchni. I jak tak odpowiednio długo będziecie wirować, to ciężki izotop będzie na zewnątrz, lekki, który się nie nadaje, na wewnątrz. W Iranie zniszczyli te wirówki. W jaki sposób? Wprowadzili wirusa komputerowego do systemu sterowania wirówkami i one zamiast kręcić się 8 tysięcy razy na minutę, kręciły się 10 tysięcy razy na minutę. I w 2 tygodnie 6 tysięcy wirówek wzbogacających uran w Iranie popsuło się, bo nie wytrzymały siły odśrodkowej. Proste, skuteczne, po co bombardować, jak można po prostu wgrać wirusa komputerowego. Zapadliskiem dojdziemy nieco okrężną drogą przez skład materiałów. Największe składowiska rud uranu znajdują się w Kazachstanie. Szacuje się, że 21% z hakiem światowych zasobów rudy uranowej znajduje się właśnie w Kazachstanie. Później, jak to wiadomo, u Rosjan, w Kanadzie, w Ameryce, w Nigrze. Jak będziecie w Nigrze, koniecznie zajrzyjcie do jakiejś uranowej kopalni. I to tyle. Polecam wam kopalnię uranu, trasę koniecznie ekstremalną. Myślę, że wam się będzie podobało. Szwagier, żałuj.